Czy wiesz, że wolnomularstwo pojawiło się w Chełmnie w połowie 1861 roku? Wbrew niektórym sensacjom medialnym nie miało nic wspólnego z kryptą czy ołtarzem kościoła w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Franciszkańskiej 8. Z początku swe zebrania odbywało przypuszczalnie w hotelu Zum Schwarzem Adler przy obecnym rynku nr 3, należącym do masona Roberta Juliusa Schulza. Pierwszym szefem Loży Wilhelm zur Stralenden Gerechtigkeit, Wilhelm pod promieniującą sprawiedliwością był Robert Wilhelm Rabe, właściciel dóbr rycerskich zwierzbowach gmina Lisewo. W gronie założycieli znaleźli się też m.in. starosta heł Edward von Schröter oraz przewodniczący Rady Miejskiej, aptekarz August Dering. Od 14 lipca 1872 roku miejscem spotkań hełmińskich masonów był prawdopodobnie zajazd z restauracją i kręgielnią przy obecnej ulicy Dworcowej 1, należący do kupca Heinricha Alberta Ewe, członka loży. W 1912 roku w tym miejscu wybudowano obecną siedzibę urzędu miasta oraz gminy Hełmno. Kilka lat po tak zwanej aferze Kirstaina, która skutkowała spadkiem liczby wolnomularzy, Loża przeniosła swoją siedzibę do Świecia i tam rozwinęła działalność. Stało się to z inicjatywy jej nowego szefa, przewodniczącego Rady Miejskiej Świecia, Filipa Apela. W latach 1893-1903 masoni odbywali zebrania w willi przy ulicy Sądowej 19. Na przełomie 1903 i 1904 roku zakupiono w Świeciu dom z ogrodem przy obecnej ulicy Sądowej 6, który zmodernizowano. Stał się on oficjalną siedzibą Loży do czasu jej likwidacji. Loża nie zgłosiła swojego istnienia polskim władzom i została rozwiązana przez wojewodę pomorskiego decyzją z 7 grudnia 1937 roku. Cały jej majątek został przejęty przez polskie władze. Loża w czasach II Rzeczypospolitej była nieczynna z powodu wyjazdu większości adeptów do Niemiec. W gronie ostatnich Wolnomularzy znaleźli się m.in. właściciele młynów Bruno Herlitz. Zgorzały most oraz Artur Mesek, nowe dobra. Ten drugi był ostatnim przywódcą chełmińsko-świeckich masonów. W skonfiskowanym budynku Loży umieszczono ośrodek zdrowia, a w latach 60. został on rozebrany. Obecnie znajduje się tu przedszkole. Kto jeszcze należał do Loży? Jak wyglądały rytuały masonów i co skrywała zagadkowa symbolika poszczególnych stopni wtajemniczenia? O tym i o innych zawiłościach historii farmazynów z hełm na świecia i okolic, poczytacie w książce, śladami masonów z Kociewia i okolic, dzieje lóż wolnomularskich w Starogardzie Gdańskim, Hełmie, świeciu i w Trzewie.